Brudna woda. Jakie elementy cierpią najbardziej w momencie, kiedy ta woda ma dużo zanieczyszczeń? Woda kotłowa oczywiście. Więc do dzieła. Zawór przyłączający, odpowietrznik, zawór bezpieczeństwa, pompa obiegowa. Te elementy zazwyczaj Tobie, kliencie, niewiele mówią, dopóki nie trzeba ich wymienić na nowe i nie słyszysz od serwisanta, że aż tyle kosztują. I jak pewnie mi ktoś później zarzuci, to nie jest tak, że nowe kotły są po prostu gorsze od tych starych, gdzie można było zalać bele czym i jakoś to wszystko działało. Po prostu poszliśmy do przodu, poziom skomplikowania i precyzji elementów poszedł też do przodu. A konsekwencją jest to, że dużo łatwiej te elementy ulegają uszkodzeniu, kiedy po prostu brud pływa w środku naszej instalacji. Więc od czego zaczniemy? Co najbardziej cierpi w momencie, kiedy woda w instalacji jest brudna? Otóż, czy my mamy pompę obiegową? Aha, nie mamy, ale mamy jakąś starą. Dobra. Tu mam jeszcze starą pompę, taką, którą pewnie niczym by się nie dało zajechać. Natomiast zarówno stare, jak i nowe pompy obiegowe mają łożysko smarowane wodą. I w momencie, kiedy woda jest brudna, albo po prostu drobiny, może tak będzie precyzyjnie, kiedy drobiny tego brudu docierają do łożyska, no to sprawiają, że to łożysko szybciej się po prostu zużywa. Więc to nie jest tak, że brudna woda oznacza, że od razu za rok, dwa czy nawet pięć będziemy mieli problem. Nie, ona sprawia, że zamiast 10 lat czy 20 lat coś pożyje, może jedną trzecią, może o połowę krócej. Tylko wymiana pompy obiegowej to jest koszt rzędu ponad 1000 zł. Więc dlatego warto, żeby żyła jak najdłużej, a najlepiej, żeby po prostu wymienić ją razem z całym kotłem, kiedy już minie wiek pełnoletni i wszyscy już nie będą mieli pretensji do kotła, że już skończył swój żywot. Także tak, najbardziej woda, tak naprawdę brudna woda szkodzi pompie, ale i nie tylko, bo mamy takie trochę mniej ważne, albo równie ważne, ale mniej kosztowne rzeczy, którym też szkodzi, jak choćby zawór bezpieczeństwa, który ma się otworzyć dopiero przy granicznym ciśnieniu kotła, czyli takim, przy którym już dla niego jest niebezpiecznie, może tak, bo ulec rozerwaniu to jeszcze pewnie daleko, ale uszkodzenie już jak najbardziej. Ale skoro ten zawór ma się otworzyć dopiero przy niebezpiecznym poziomie wody, to może on się ma nigdy nie otwierać? No, nie do końca, bo przy każdym przeglądzie tak naprawdę powinien zostać on użyty, bo w momencie, kiedy nie jest używany, po prostu potrafi już później się nie otworzyć, albo nie otworzyć się przy odpowiednim ciśnieniu, ale jak już zostanie użyty po tylu latach i przy brudnej wodzie, to pojawia się nam problem. A czemu? A już Ci pokazuję czemu. Akurat ten zawór dosyć łatwo jest rozebrać i problem pojawia się z uszczelnieniem. W środku mamy tłoczek, który jest dociskany sprężyną do otworu. I w momencie, kiedy siła wody jest większa niż siła docisku sprężyny, no to wtedy zawór się otwiera, a w zasadzie tak powoli zaczyna się otwierać, bo to nie jest proces taki zero-jedynkowy, taki nagły, tylko taki raczej bardziej rozciągnięty w czasie, że tak to powiem, to nadmiar wody ucieka z obiegu. Natomiast w momencie, kiedy już to ciśnienie nam spadnie poniżej tego niedopuszczalnego, to zawór powinien, to znaczy tłoczek powinien opaść na dół, docisnąć tą dziurę i wtedy woda powinna przestać lecieć. Problem pojawia się wtedy, kiedy na tym tłoczku, a w zasadzie na gumowej uszczelce, która jest na tłoczku, osiądzie brud. I wtedy taki zawór bezpieczeństwa zaczyna nam puszczać wodę. I nie wiadomo skąd, woda po prostu nam, znaczy my nie wiemy skąd, ale woda nam z obiegu zaczyna uciekać i nie wiadomo czemu to się dzieje. A no dzieje się dlatego, że kiedy brud podejdzie już pod uszczelkę, no to ona już nie jest wystarczająco szczelna. Czasem da się to tylko wyczyścić, złożyć i jest ok, a czasem kiedy ten kawałek brudu jest większy i trafi, jest odpowiednio długo, no to odkształca gumową uszczelkę, no i zawór jest już bezpowrotnie do
do wywalenia, no bo tego fragmentu się nie da w zasadzie dostać. Kupujemy to jako całość. Nie pytajcie mnie czemu. Tak, a nie inaczej. Tak jest. Także to jest jeden element. Kolejny. Zawór przełączający ciepłowoda centralne, albo woda po prostu wpływa tutaj i wypływa tutaj. To jest oczywiście fragment tego zaworu ruchomy, bo to jest jakby zazwyczaj wbudowane w cały korpus. Albo po prostu wpływa tędy i wypływa drugą drogą. I ten tłok, który tutaj się porusza, cały czas znajduje się w wodzie. I w momencie, kiedy jest dużo zanieczyszczeń, to po prostu tłok ma coraz to trudniej poruszać się. W momencie, kiedy ten opór jest już zbyt duży, potrafi się albo zaciąć na amen, albo zacinać okresowo i po prostu raz ta ciepła woda jest, albo raz jest centralna, bo to jest tak, że albo jest to, a jak się zatnie na jednej z tych pozycji, no to ona w niej zostaje i jedna z funkcji po prostu jest wyłączona. Więc tego niestety nie będę rozbierać, bo tutaj są plomby. Natomiast tutaj mamy czpień taki srebrny, który wystaje. I w głębi jest uszczelnienie. I tak jak mówię, kiedy na tym stalowym czpieniu nazbiera się odpowiednia ilość osadów, to po prostu jest coraz trudniej przesuwać już całość tłoczka. No i w pewnym momencie po prostu już zawór nie chce się przesunąć i zostaje w jakiejś konkretnej pozycji. Rzecz już trochę droższa, bo o ile to kosztuje gdzieś tak 150-100 zł, no to już jest koszt rzędu 500 zł, więc przynajmniej na ten moment, bo zobaczymy jak inflacja. Więc to już jest większy wydatek. I to też nie jest coś, co się zepsuje nam nawet po 5-6 latach. Nie, ja takie rzeczy wymieniam po 10 albo nigdy. No więc jak jest dobra woda, to pewnie nigdy tego nie wymienimy. Ale jak jest kiepska, no to po 10 latach pewnie już nam przyjdzie to wymienić. I nie, kotły mogą żyć dużo dłużej niż 10 lat. To lecimy dalej. Odpowietrznik. Tutaj jest historia podobna jak z zaworem bezpieczeństwa, tylko ten element ma wypuszczać nie wodę, tylko nadmiar powietrza, a później ma się zamknąć. Jak to się dzieje? Zaraz pokażę. Cholera. Chyba nie pokażę. Bywa i tak, nie pójdziemy po inny, który otworzę. Jak nie ten, to tamten. Tutaj akurat mamy uszczelkę, której Wam nie pokażę, ale pokażę Wam, gdzie ona się znajduje. To jest taki mały. Uszczelka jest po tej stronie. I ona dociska po prostu małą szczelinę, która znajduje się po lewej stronie. W momencie, kiedy pływak jest w takiej pozycji jest zamknięty, w sensie kiedy ten czpień jest w takiej pozycji jest zamknięty, w momencie kiedy on się nam odchyla w dół, bo powietrze podchodzi do góry, wtedy ten pływak opada na dół, no i za sobą pociąga czpień, wycieka nam wtedy powietrze, w momencie kiedy później powietrze znika, no to ustawia się z powrotem na pozycję zamkniętą. I tutaj historia jak z zaworem bezpieczeństwa, kiedy brud podejdzie pod gumową uszczelkę, to później już się to nie zamyka całkiem i woda po prostu nam ucieka. A tak ma nie być, bo mam uciekać tylko powietrze, a później mam już przestać cokolwiek wyciekać z tego. Tego się rozbierać raczej nie da, żeby wyczyścić, bo jak już się to raz rozbierze, to już się złożyć nie da. Przynajmniej ja próbowałem wiele razy, zazwyczaj wychodzi to kiepsko. Jak miałby ktoś na to pomysł, jak to złożyć z powrotem, albo komuś się udało akurat w tych odpowietrznikach to złożyć, to chętnie bym usłyszał. Ja mam zawsze problem, że ta sprężyna, która tutaj jest, ona już później nie chce wejść z powrotem na swoje miejsce, bo się zniekształca i to nie działa tak, jak ma działać, więc co najwyżej można to przeczyścić, przepłukując w wodzie, ale jak z rzutem monetą, raz pomoże, a raz nie i trzeba wymienić na nowe. Kolejny element, manometr. Tutaj akurat brud zazwyczaj lubi zatykać tą jakże ogromną dziurkę, którą doprowadzana jest woda do samego manometru. I tak, w większości przynajmniej wismanowskich wykonań albo rurka jest taka drobna, albo sama kapilara. No i jak to małe rzeczy, łatwo po prostu się zatykają. Kiedy brud podchodzi tutaj, zatyka i w pewnym momencie przestaje działać. Pół biedy, jak się to da szpilką po prostu
udrożnić, a czasami się nie da, no i też albo to wymieniamy, albo nie, no ale jeżeli to jest jedyny manometr na instalacji, no to raczej nie mamy wyboru, bo po prostu nie będzie wiadomo, ile jest w danym momencie ciśnienia. Kolejna rzecz, której już tutaj akurat nie mam, zobaczysz tylko na zdjęciu, czyli wymiennik płytowy. I to jest akurat element, który najszybciej wyłapuje po prostu cały brud z instalacji. Tak dla przypomnienia, wymiennik płytowy zazwyczaj znajduje się w kotle dwufunkcyjnym, który po prostu grzeje ciepłą wodę z wody kotłowej. No i tam są bardzo małe przestrzenie. To jest wiele takich sprasowanych ze sobą płyt, zazwyczaj miedzianych. No i w momencie, kiedy po prostu brud dostaje się do tych szczelin, zatyka je, no i urządzenie nam już nie grzeje ciepłej wody. Przegrzewa się, wyskakują w przypadku Wismana błąd F2, no i po prostu jedna wielka lipa. Więc tam brud akurat najszybciej po prostu nam pokaże, że znajduje się w instalacji. W zasadzie nawet po pierwszym roku eksploatacji, a czasem nawet i szybciej, nie mamy ciepłej wody, bo wytrącił się tam brud i zatkał to wszystko. Kolejnym elementem, który obrywa, a w zasadzie na którego ma wpływ woda, to jest wymiennik pierwotny, czyli ten, w którym spaliny oddają ciepło do wody kotłowej. I tam akurat musi być naprawdę bardzo dużo kamienia, żeby to się zatkało. Natomiast też jest to możliwe, jak na tym zdjęciu zobaczysz, tam widać oderwany kawałek kamienia, który tak sobie ładnie stoi w poprzek. Zazwyczaj po prostu ten kamień odkłada się w tym wymienniku pierwotnym, no i odrywa się od ścianek, bo jest to stal szlachetna, więc jak już jest na tyle gruby, to po prostu zaczyna się to odrywać, no i wypływa. Tylko gorzej, jak właśnie gdzieś zaklinuje się po drodze i wtedy przepływu już w środku za dużego nie ma, no i trzeba chemicznie to odkamieniać. No i to byłoby wszystko, co związane z kotłem, co obrywa, kiedy woda w instalacji jest, woda kotłowa, przypomnijmy, w instalacji jest brudna. Z rzeczy poza tym, ostatnio na filmie pokazywałem Wam ten zawór, który wymontowywałem u klienta, któremu nie grzała tak, jakby chciał instalacja podłogowa. I już Wam pokażę, czemu on nie działa. Bo to dla sprostowania, a w zasadzie dla wyjaśnienia, to nie jest tak, że te zawory w ogóle nie działają. One po prostu w warunkach polskich, czyli zazwyczaj wody zwykłej, która jest w instalacji wpuszczana, szybko się zabrudzają, no i problem powraca. Po prostu to wszystko, co tutaj w środku się znajduje. Jak tutaj by mój kamerzysta podszedł. To tyle tego kamienia tam z tego nam wylatuje. Przestrzenie w tym całym urządzeniu, a w zasadzie w tym zaworze, są dosyć małe. I po prostu ten brud blokuje nam pracę zarówno sprężyny, jak i po prostu zatyka przestrzenie, bo tak jak mówię, tutaj są po prostu niewielkie prześwity. Nie tak jak w zaworze mieszającym, który zobaczysz tutaj, gdzie po prostu jest pełno przelotowy otwór, tylko tutaj są małe przestrzenie. No i ten brud po prostu sprawia, że owszem, to działa na początku, ale w momencie, kiedy kamień, czy też mu osadzi się w środku, no przestaje to nam działać. Dlatego nie przepadam za tymi zaworami. Nie dlatego, że są po prostu do kitu, nie. Dlatego, że zazwyczaj nie działają, no bo woda zazwyczaj jest kranowa, która ma ze sobą wiele minerałów. One osiadają na tym zaworze, no i to nie działa. Żeby to działało, to w zasadzie musiała być idealnie czysta woda, no ale takiej zazwyczaj nie uświadczymy, albo rzadko kiedy jeszcze. No i to chyba wszystko. Trochę nam się tego nazbierało, tych elementów, które obrywają, kiedy woda jest brudna. Pewnie ich jest więcej, tyle mi przyszło na myśl. A miało być to takie dla Ciebie po prostu uświadomienie, czemu warto wydać trochę więcej na początku na lepszą wodę, a później mieć święty albo większą szansę na święty spokój. Zdaję sobie sprawę, że ktoś pewnie mi zarzuci: a, wciskasz ludziom, że bo chcesz zarobić na jakiejś nie wiadomo cudownej wodzie. No, owszem, chcę zarobić, nie ukrywam. Ale ja, proszę Państwa, na tym wymianie tych wszystkich elementów prawdopodobnie i tak bym zarobił więcej, więc bardziej mi o to chodzi, że po co po prostu marnować te wszystkie komponenty, one później muszą trafić na śmietnik, gdzie można by je po prostu wykorzystać dłużej, gdyby po prostu droga, po których one jeżdżą w cudzysłowie, była bardziej prosta i równa, mniej wyboista.
i sprawiałoby to, że mogłyby pracować i służyć zdecydowanie dłużej.